Okuj dobro, nazywam się brat Michał, jestem kapucynem, jak zresztą widać. Pamiętam może taki pierwszy moment z mojego powołania. Kiedy byłem w trzeciej klasie, pani nauczycielka pytała wszystkie dzieci po kolei, kim chcą zostać. No i ktoś tam chciał zostać strażakiem, ktoś chciał zostać policjantem. I kiedy pytanie przyszło właśnie, a ty, Michaś, kim chciałbyś zostać? Bez chwili zastanowienia odpowiedziałem, będę księdzem. To takie jedno wspomnienie. Potem już do tego jakoś nie wracałem. Nie zastanawiałem się nad tym, że chciałem zostać księdzem, ale wtedy jakoś to było dla mnie taki moment pewnej oczywistości, który potem na wiele, wiele lat gdzieś się zagrzebał w mojej pamięci. Kapucynów poznałem w Stalowej Woli. Mają tam swój klasztor. Jako młody chłopak, notabene z moim rodzonym bratem, który też jest zakonnikiem, wylądowaliśmy tam w gromadzie zuchowej. Po tym harcerstwie. Przez wiele, wiele lat byłem związany z ZHR-em i tam też wzrastałem i tam poznałem braci kapucynów. To, co pamiętam bardzo dobrze, to, że klasztor kojarzył mi się z moim takim drugim domem, miejscem, gdzie czułem się bezpieczny, gdzie czułem się bardzo przyjęty. Jako młody harcerz zawsze doświadczałem wiele wsparcia od braci. Bardzo ich zresztą lubiłem. To był taki też, myślę, moment, w którym uczyłem się braterstwa. Jako harcerz poznałem przygody i zakochałem się w przygodach. Kocham przygody, kocham je przeżywać. Kochałem eksplorować życie, poznawać nowych ludzi, nowe doświadczenia. W tym wszystkim Pan Bóg był gdzieś obok, ale chodziło o mnie. O to, żeby przeżyć swoje życie jak najbardziej soczyście, tak treściwie. Żeby ono było, właśnie żeby wycisnąć z niego to, co najlepsze. Ale gdzieś w pewnym momencie tego mojego życia, jako taki nastoletni chłopak, który robił w swoim życiu wiele rzeczy, harcerstwo uruchomiło mój taki potencjał, że wielu rzeczy się nie bałem, wielu rzeczy próbowałem. Nie, tańczyłem towarzysko, uprawiałem różne sporty zimowe, letnie. Miałem wielu przyjaciół, kochałem podróże, wędrówki, jazdę autostopem, wspinaczkę górską. Oczywiście kochałem muzykę, miałem też zespół, grałem rocka jak każdy nastolatek, zaczynaliśmy w małej salce prób, rzępoliśmy na gitarach. Jakoś to była też taka moja pasja, takie miejsce, w którym się realizowałem. Miałem wielu wspaniałych przyjaciół, wielu ludzi, którzy byli wokół mnie. Ale w tym wszystkim, co robiłem, nie czułem się do końca spełniony. Robiłem te wszystkie rzeczy, które były naprawdę dobre, takie myślę piękne też. Grałem koncert, ludzie się cieszyli, mówili brawo, krzyczeli, że im się podoba ta muzyka, którą robimy. No ale schodziłem ze sceny i gdzieś w sercu czułem smutek. Czułem tak, że to mnie jeszcze nie syci, że to nie jest jakaś pełnia, że to nie jest istota życia. Miałem tych wszystkich swoich przyjaciół, tych ludzi, których też kochałem, którzy byli blisko mnie, z którymi robiliśmy świetne rzeczy, wspaniałą pracę też. Ale ostatecznie czułem się jakiś przygnębiony. I paradoksalnie spośród tego tłumu ludzi, spośród tych wielu relacji, które miałem, często uciekałem w samotność. Myślę, takim pierwszym miejscem, gdzie jakoś autentycznie zacząłem przeżywać relacje z Bogiem, czy w ogóle się z Nim spotykać, były góry. To było takie miejsce, gdzie nie musiałem przed nikim nikogo udawać, że mogłem być po prostu sobą, że mogłem być w tej ciszy, w tej samotności też, jakoś z Bogiem, Jego tam szukać, pytać, kim On jest. I myślę, że to były takie pierwsze momenty, które mocno się odcisnęły na moim powołaniu. Pamiętam jeden taki moment szczególny w moim powołaniu, kiedy byłem w Beskidzie Żywieckim, chodziłem samotnie, szukałem ciszy, samotności. I pamiętam taki moment, kiedy podchodziłem do góry, ludzie już zeszli do schronisk. Ja jeszcze szedłem z plecakiem, miałem namiot, miałem cały sprzęt na plecach, szukałem jakiegoś miejsca na nocleg, żeby gdzieś w krzakach ten mój namiot rozbić. Szukałem, żeby gdzieś się przespać. I w pewnym momencie obróciłem się za siebie, zobaczyłem piękny zachód słońca, ale widok był zjawiskowy. Przepiękne kolory, właśnie przepiękna panorama, kiedy wydłużają się te cienie, gdzie niegdzie jeszcze te mgły się pojawiają. Przepiękny zachód słońca. I pomyślałem sobie,
albo pięknie się z kimś tym podzielić, żeby ktoś był obok mnie, żebym mógł komuś o tym opowiedzieć, żebyśmy mogli razem to przeżyć. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że nie jestem sam. Nie? Że jest przy mnie ktoś, kto zna, kto widzi to. Może kto stworzył dla mnie ten zachód słońca. I to był taki moment wielkiej radości, wielkiego pokoju, takiego doświadczenia, że ktoś przy mnie jest, że jestem kochany i mogę być tym, kim jestem, że nie muszę przed nikim niczego udawać. I gdzieś ta moja historia też do mojego powołania była zawsze takim balansowaniem pomiędzy byciem z ludźmi, w relacjach, przeżywaniem przygód, robieniem różnych akcji, wyjazdów, właśnie koncertów, występów. A z drugiej strony była szukaniem ciszy i samotności, której też z jednej strony się bardzo bałem. Miałem taki lęk przed byciem w samotności. Bałem się, że spotkam się ze sobą, którego nie znam. I kiedy byłem w klasie maturalnej, przyszła taka myśl. Myślę, ona jakoś we mnie dojrzewała długi czas, żeby zaryzykować, żeby zostawić wszystko to, co znam i pójść za tą perłą, za tym doświadczeniem, nie? Za tymi okruchami obecności Boga, żeby zacząć Go szukać, żeby właśnie to w Nim złożyć całą nadzieję, żeby zostawić wszystko, te studia w Poznaniu, te różne nawet relacje, które miałem, moich przyjaciół, rodzinę, i pójść za Jego głosem, szukać właśnie tego, co głębokie, szukać tej perły, tego skarbu, który jest. Myślę, że nie było to łatwe, podjąć taką decyzję, żeby radykalnie się w życiu określić, żeby nadać życiu jakiś kierunek, że nie jest to łatwe. No, ale dzisiaj widzę, że to ukierunkowanie pozwala mi iść w głąb. Pozwala mi sięgać w głąb siebie, tego, kim jestem i tam spotykać się z Bogiem. Jestem już drugi rok kapłanem. Pracuję obecnie, posługuję w Kielcach. Pracuję z młodzieżą, z dziećmi i mam wielki pokój serca w tej mojej posłudze, którą pełnię, też we wspólnocie braterskiej. Cieszę się, że jestem kapucynem. Cieszę się z mojego powołania. Cieszę się też z tej decyzji, że kiedyś, myślę, nie zawahałem się, czy może zdecydowałem się, żeby pójść za głosem Pana, pójść za tym słowem, które On do mnie skierował. I myślę, że to jest piękna droga mojego życia, na której towarzyszy mi Pan.